Witam serdecznie na grzybobraniu. Siódmego listopada na grzybobraniu. Kania, czubajka, bardzo dobry grzyb. No to biorę kapelusz. Grzybów nie brakuje dalej. 7 listopada we wtorek. Szukam i zbieram. Piękne sztuki. Tej nie będę brał. A tyle już mam. Borowiki. Borowiki, czubajka, maślaki sosnowe, tutaj dwa. Ogólnie dalej grzyby rosną we wtorek 7. 7 listopada na grzybobraniu. Piękne grzyby. Pełno pięknych grzybów. Zostawiłem tą kanię. A więc grzybów nie brakuje, jest pełno. Zobaczcie. Zobaczymy, czy jeszcze coś znajdę na dzisiejszym grzybobraniu. Coraz chłodniej, ale możliwe, że przy tych dąbkach tutaj piękne dęby. Będą jakieś jeszcze borowiki. Mamy taki grzybek. A nie, to nie. Jaki piękny podwójny. Super sztuka. Pod dąbkami. Koło choinek. Koło świerków. Pod dębami. Piękny. Piękny borowik. Niesamowity. Niesamowity. Jeszcze dalej rosną sporo pięknych borowików. No niesamowite. Jaki piękny, podwójny borowik szlachetny na dzisiejszym grzybobraniu. Warto było się wybrać na to grzybobranie. 7 na grzybobraniu, wtorek. Zbieram sobie borowiki. Piękne borowiki szlachetne. Jeszcze tu sprawdzę w tych bukach małych, czy coś nie rośnie. Jakieś borowiki. Poszukuję borowików w bardzo jesiennym lesie. Zobaczymy tu przy tym, przy bukach sobie uwielbiają rosnąć. A borowiki są, bo już zebrałem dzisiaj sporo przepięknych sztuk. Tu są pełno małych, młodziutkie borowiki. Młodziutkie borowiki. Przepiękne sztuki. Dalej młodziutkie rosną. To można powiedzieć, że jest wysyp. Jeden koło drugiego. Piękne sztuki. Wspaniałe. Jeszcze dalej rosną. Jeszcze. Nie za mały, żeby go brać. Piękne. Tego małego też zostawiam. Dalej rosną. Dalej przepiękne sztuki. Przepiękne. Dużo borowików na tym grzybobraniu.
bardzo dużo. Pojawiają się młode, piękne sztuki. Warto było się wybrać. Listopada 2023 roku, wtorek, przepiękne borowiki, jak marzenie, młode, pojawiają się dalej, młode, piękne sztuki, a więc to jeszcze nie koniec sezonu, dalej można szukać, zbierać, są przepiękne sztuki, niesamowite, jakie piękne, jest bardzo dużo pięknych borowików. Jeszcze się pokazują, dużo młodych jest, jak widzę w lesie. Pełno pięknych borowików. A pogrzybka nie widziałem dzisiaj na Grzybobraniu. Jedynie same borowiki. Będę jeszcze się wybierał na poszukiwania. Może jeszcze nazbieram kolejne borowiki, więc zapraszam na kolejne odcinki. Będziemy szukać, będziemy zbierać te borowiki, jeśli dalej będą. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. 4 borowiki w jednym miejscu. Tu są moje zbiory. Bardzo dużo grzybów na Grzybobraniu 7 listopada. Przepiękne. Przepiękne sztuki. Najpiękniejsza sztuka na dzisiejszym Grzybobraniu. Podwójny borowik szlachetny. Przepiękny. Normalnie cudo. Podwójny borowik. Jeszcze kilka borowików. Jeszcze kilka borowików pięknych. Tu jeszcze są jakieś namiastki borowików. I tutaj też jakieś namiastki, co zostały. Reszta było do wyrzucenia. A więc przepiękne zbiory. Czubajki, kanie. Tak to wygląda na dzisiejszym Grzybobraniu. Tyle borowików. Jeśli film się spodobał, zostaw łapkę w górę. Subskrybuj kanał z dzwonkiem. Wspaniałe zbiory, wspaniałe borowiki. Bardzo dużo. Jak na listopad. Niesamowita podwójna sztuka. 7 listopada 2023 roku. Coś pięknego. Niesamowite grzyby. Dziękuję pięknie za oglądanie, pozdrawiam serdecznie. Jeśli film się spodobał, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał z dzwonkiem, aby zobaczyć piękne kolejne borowiki i grzybobrania. Wspaniałe grzyby, wspaniałe grzybobranie, niesamowite borowiki. Piękny zachód słońca. Bardzo dużo pięknych o tym zachodzie słońca borowików. Wspaniałych zbiorów. Oby się udało nazbierać jak najwięcej. Powodzenia na grzybobraniu. To były moje dzisiejsze zbiory. 7 listopada, wtorek, na Grzybobraniu.